RL Exchange. Tanie kredyty oraz przedmioty do Rocket League. Szybka dostawa oraz wiele metod płatności, takich jak Blik czy PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj dokończymy sobie placementy 1v1. Jak widzicie, do odblokowania ranki zostało nam 6 spotkań. Ogólnie planowałem zagrać wszystkie placementy na odcinku, ale co się stało, to zaraz wam opowiem, a teraz przejdźmy do meczu. Mamy naszego pierwszego przeciwnika, czyli Oryxa. No jak pewnie możecie zauważyć, nie ma na ekranie kontrolera. Wynika to z tego, że zamiast OBS-em nagrywam Shadowplayem. Dla tych, co nigdy nie próbowali streamować i tak dalej, pewnie nie wiedzą w ogóle, co to są za programy. Ale generalnie OBS jest takim najpopularniejszym programem do nagrywania, który po ostatniej aktualizacji sprawia, że mam 1/3 FPS-ów w rokecie. No i z tego też powodu nie będę ukrywał, że przed chwilą chciałem sobie nagrać, w sensie już nagrywałem odcinek właściwie... Oj, ziemek obronił. Nagrywałem odcinek właśnie OBS-em i tak się zrage'owałem właśnie przez te spadki FPS-ów, że po prostu odcinek jest do kosza. Więc zamiast tak naprawdę wszystkich placementów, czy tam poza jednym, który był na odcinku z testu golfa, to zostało nam 6 spotkań. No ale mam nadzieję, że i tak będzie fajnie. Ja się tutaj chyba będę musiał skupić, bo dostajemy 0-3 w plecy. No ale tak w razie czego tylko mówię, że po prostu nagranie do kosza, totalny rage z mojej strony poleciał. Nie wiem, dlaczego jest tak, że OBS aż tak bardzo... potrafi zepsuć aktualizację, jeżeli nie da się jej cofnąć po prostu w programie. Dobra, to tyle z narzekania. Polećmy sobie na jakiegoś, nie wiem, resetka. Nie ma bramki. Zdemujmy go. Dobra, nie uda się zdemować. 0-4. Dobra, to musi być szybki comeback, ale co najważniejsze, to już sobie pogadałem, więc możemy się teraz skupić w pełni na rozgrywce. Jakiś skuteczny kick-off się, myślę, przyda na samym początku. Dobra, on kopnięty. My tutaj go podwieźmy trochę i zobaczmy, czy będzie nas chciał challenge'ować szybko. Nie widzę go, więc sobie podlećmy. Dobra, szybszy recover, weźmy piłkę do tyłu. Dobrze będzie, jak nie damy mu z tego strzelić. W sumie mamy okazję na jakiegoś ceiling shota, czy tam clip resety. Nie, nic z tego nie zrobię. Dobra, freestyle redek dzisiaj nie oddaję na razie. 3-30, 5-0. A nie, no dobra, zaraz to nadrobimy, bez problemu. Dobra, spróbujmy może jakiś nowy kick-off. Wave dash kick-off, ale chyba nie umiem tego robić. Też mam nadzieję, że w związku z tym, że nagrywam właśnie Shadowplayem, jakość nagrania jest w miarę i tak dobra. Bo prawdę mówiąc, nigdy tego nie ustawiałem i chyba nigdy nie nagrywałem Shadowplayem. Możecie dać znać, czy widzicie w ogóle jakąkolwiek różnicę. Mam nadzieję, że jest praktycznie niezauważalna, jeżeli jakakolwiek. Okej. Zobaczmy sobie. On tutaj pikuje i strzela na 6-1, ale spokojnie, zaraz to skambikuje. Zróbmy sobie fake na kickoffie. Nie wiem, co on taki spostrzegawczy się zrobił. Okej. Dobra, nie stracimy kolejnej bramki. Nie no, stracimy kolejną bramkę, ziomek pikuje totalnie. Dobra, 7 poty teraz wypluję. Czy tam, nie wiem, co zrobię z tymi potami, ale będzie full focus. Tylko po to, żeby go rozgromić. Dobra, polećmy sobie na jakiegoś aeriala. Jest flip. Nie mam flipa. I może i lepiej, bo chyba bym się wywalił po prostu. Tutaj 50. I bombnijmy pod poprzeczkę. Dobra, 7-2, nie wygląda to dobrze, ale ja to comebacknę. Wygrajemy kick-off. Nie no, dobrze by było serio zacząć wygrywać wznowienia. Przegrywając, jesteśmy na straconej pozycji w każdej akcji. Ale Anusz będzie git. Dobra. Oddaliśmy mu piłkę. On z tego raczej nie powinien strzelić. Dobra, przyjmijmy. Podjedźmy sobie i flick za plecy mu damy. Dobra, 7-3. Już jest powoli coraz lepiej. Kolejne wznowienie. Spróbujmy bardziej od prawej. Nawet się udało wygrać teraz. Dobra, podlećmy. On nas challenge'uje od razu. No nie. Dobra, spróbujmy. Może zdążę. 7-4, tak jest. Zobaczmy, co on kombinuje. Przebił nas bardziej, czyli muszę jeszcze bardziej od lewej tego kick-offa robić. Spróbujmy sobie podjechać z powrotem. On nas challenge'ował na raz, a ja za późno dałem jumpa. Ale nie trafia. 20 sekund do końca. Musimy zacząć strzelać, jak chcę comebacknąć. Ta sytuacja jest idealna ku temu. Proszę, nie zdążysz? Dobra, 7-5. W sensie 5-7. Dobra, dwie bramki, jakiś kick-off goal się przyda. Proszę, kick-off golik.
I bilet powrotny z Brazylii. Raz. Dobra, jest szansa. Strzelam to. Dobra. Fake? Nie. Dobra, pierwszy mecz przegrany. W takim, tak to na to wychodzi. Przebijmy sobie jeszcze jakiś honor, może będzie ugrany. Dobra, nie będzie honoru, lecimy do kolejnego meczu. No i dobra, mamy drugiego przeciwnika, tym razem jest to Lion. Muszę powiedzieć, że nawet jak przegraliśmy ten pierwszy meczek, to czuję się tak dobrze, że gra po prostu płynnie chodzi. Dlatego pokażemy to w tym meczu, niszcząc Lionka. Nowy Lion, pokaż co nieco. Dobra, udało się to, chciałem powiedzieć, skontrować, ale Ziemek nas jeszcze bumpnął. W sumie zdziwiłem się, bo myślałem, że nas nie sięgnie. To raczej nie ma szans, żeby wyszła. No i tak też się dzieje, 1-0 dla nas. Skupienie na kickoffie. O, od razu lepiej ten przeciwnik. Dużo bardziej mi się podobają jego kickoffy. Tutaj bitniemy go po prostu. Jakoś przebitka. Dobra, liczyłem, że on na pełnej przeleci i po prostu go miniemy, ale nie udało się. Fajnie by było go zdemować. Oj, będzie ciężko. I wjechałem na słupek. Dobra, 1-1. Kickoff przegrany, ale może zdążę. Nie wiem jak to zadziałało, ale jakoś to zadziałało. I prawdopodobnie mamy bramkę na 2-1. No, on nie zdąży się cofnąć. Skusił się na setkę i to wykorzystaliśmy. Zobaczymy, czy przyuważy fake kickoffa. Nie przyuważył, doskonale nam podał. Tutaj jakieś low 50. Kuksir dla widza. O! Dobra, nie ma kuksir dla widza. Pre-jump dla widza. Nie no, pre-jumpnęliśmy chyba jego całe dwa pokolenia do przodu. I strzelamy na 3-1. Spróbuję może teraz powtórzyć tego wave dash kickoffa. No, bywało lepiej. Nie wiem, będę musiał się nauczyć, żeby tak jakby nie przegrywać bardzo samego kickoffu w sobie. I próbuję wave dasha. Dobrze by było. Dobra. Zagranie do boku. On sobie źle przyjął. Spróbuję to kopnąć w top corner. A jednak jest czujny. Jakoś to przebijmy. I uderzamy na 4-1. Gostek nie wiem, czy pisze jakoś sarkastycznie, czy co. Bo po pojedynkach można się wszystkiego spodziewać. Ale najlepiej nic nie odpisywać. I właśnie tracimy bramkę. Dobra, mamy piłę, mamy boosta. W sumie piłę to on sobie wziął. Jakby nie patrzeć. Zróbmy sobie... Zmarnujmy całą setę, tylko po to, żeby oddać mu tak piłkę. Aj, dobra, to może być nieprzyjemne, ale dla niego. Dobra, wychodzimy z opresji. Mam 12 kolejną. O, 50. Dobra, dalej jest nieprzyjemnie, ale chyba żyjemy. Zużyłem boosta tylko po to, żeby nie dostać nowego boosta. Wykapnę piłkę. No, jest bardzo nieprzyjemnie. Nie zdążę? Dobra, nie zdążę. 4-3. I tak się długo broniłem w sumie. Fajnie by było przyjąć jakiegoś kicka w gola. No na pewno bardzo nie lubi zostawiać... A, chciałem powiedzieć, że nie lubi zostawić piłki, po czym zostawię piłkę. No i właśnie tak to się kończy. Odrobi na miejscu dla Edka! Jest zabójcza. Nie wiem, co ja gadam. Ale powtórzmy fake kickoffa, jeżeli wcześniej zadziałało. On tym razem jedzie na pełnej. Sobie zagrajmy od ścianki. Jakbym nie zrzucił piłki z dachu, to byłoby wspaniale. Co on robi? Dobra. I strzelamy na 6-3. Jesteśmy dla niego za szczypcy i opuścił spotkanie trochę przed czasem. No i mamy naszego kolejnego przeciwnika, czyli Izalith. Dobra. Już leci za pierwszym atakiem. Szykuje się na bumpa, ale my to wybroniliśmy i od razu leci kontra. On nie ma co zrobić, to jest na pewno bolesna sytuacja z jego strony. Jeżeli jedzie tak blisko nas, ale i tak nie jest w stanie nic zrobić. Dobra, skupmy się na kickoffie. Udało się nawet wygrać. Lećmy na jakiegoś aeriala. Bo na razie nie ma klipów dla widza żadnych w tym odcinku. Jakoś mnie na raz challenge'ować, ale może nie. Tym razem udało mu się strzelić air dribbla, więc może ten challenge na raz nie byłby taki głupi, ale to myślę, że trochę go po fake challenge'ujemy i potem nie będzie się jeszcze ich obawiał.
w sensie tych fake challenge'y i będzie można go poczelenczować na raz. Czekajcie, bo jak widzimy, gramy na miłośnika R-Dribbly, czy tam Reali generalnie. I znowu lecę strzelić Opena. Spróbujmy mojej ulubionej sztuczki, czyli Wave Dash Kickoff. Dało się wygrać samego w sobie kickoffa. Nie wiem, jak bardzo pomógł Wave Dash. Zbierzmy wszystkie dwunastki, setkę, nie dajmy się zdemować i będzie fajnie. Dobra, żyjemy. Nie widzę go, dobra, widzę go. Musimy go wyprzedzić i za mocno uderzyłem piłkę do boku. Dobra, polećmy na strzał dla widza z tej ścianki. Dobra, to jest ewidentnie zły pomysł i tracimy go na 2-2. No coś dzisiaj freestyle mi nie siedzi. Może fake kickoff zadziała? A, fake kickoff to. Ojeju, niezawodna technika. Flick i mamy opena. Dobra, 3-2. Nie wiem, co tu się stało, ale działa. Ale nie wiem, czemu nie mogę żadnego aeriala strzelić ładnego. Nie no, muszę zaraz popróbować bardziej. No tak jakby tak być nie może, że bez klipów dla widzów. Dostaję demo i 3-3. Dobra, wygrajmy to rozbicie. Piłka do naszej strony. W sensie do naszej po prostu. Nie, za wolny jestem. Co ja robię? 4-3 dla gości. Już się podjarałem, że mamy boosta, a Ziemek w miarę szybko strzelił w bramkę. Nie wiem, totalnie zaspałem. Okej. Okay. Tym razem zgarniemy boosta i tak jakby nie damy mu zebrać innego boosta też. Będzie git. Mam nadzieję. Dobra, podlećmy na pełnej. Zblokował nas, to nie jest w bramce, więc jest gituwa. Ja tutaj podlecę sobie, jakbym leciał. Wywalmy się z 3 razy i straćmy gola na 5-3. Nie trafił. Dobra, jest przyspieszenie. Nie wiem, czy zdążę kopnąć, ale spróbujmy. Dobra, jest bombka 4-4. Taki. Zobaczmy. O kurde. Dobra, ten kickoff jest potężnie przegrany. Ale niewystarczająco potężnie, czy wystarczająco? Potem zagranie już może być wystarczająco potężnie. Ale na razie jest jakiś save'ik. On dosyć mocno do boku poleciał. Więc nie będzie to dobry strzał. Dobra, double reset dla widza. Musi być jakieś mechaniczne zagranie w odcinku. Chociaż on jest centralnie przy mnie. To jest ziomek, co jest niszczycielem marzeń. Dobra, w następnym meczu strzelimy jakieś triple resety. Może w tym będzie jeszcze jakaś okazja, co nas akurat nie będzie challenge'ował od razu. Ale w tym meczu będziemy strzelali takie bramki jak ta, czyli open. Wcześniej działał tutaj fake kickoff, dlatego teraz tego nie zrobimy. Żeby zadziałał też nie fake kickoff. Dobra, jest potężna okazja na strzelenie jakiegoś resetów. Jednak ta okazja zamieniła się jak zwykle w nic. A challenge na raz. Dobra, to było idiotyczne. Nie mam pomysłu, co zrobić, ale mamy w sumie piłkę i boosta, więc dobrze. Nie zjeżdżam niżej, żeby nie dostać demo. Uciekamy przed nim. Okej. Okay. Dawaj, na pełnej. Edek, musisz. Dobra, strzelamy gola. Teraz tylko nic nie spierdzielić. Dobra, spierdzieliłem kickoffa już na samym początku. Ale on jest pazerny. Ej, denerwujący. Jest ten playstyle typa, muszę przyznać. Strasznie pazernie goście jedzie. Atakuje każdą piłkę? Trochę mi nawet nie imponuje. Może też będziemy takimi agresorami w następnych spotkaniach. Przynajmniej spróbujemy. Ale dobra, kickoff wygrany. Jakbym dobrze uderzył, to chyba był open. Ale obecnie, jak widzicie, ja pierdzielę, prawie bym opena. W sensie samobuja zasadził jeszcze. Dobra. Nie challenge'ował nas. Spróbujmy sobie tutaj sfejkować do boku i piłka skazuje, więc mamy dogrywkę. Dobra, spróbujmy zrobić wolny kickoff. On też zrobił wolny kickoff, nie mogę. Czemu mieliśmy ten sam pomysł? Jeszcze sobie zagrywa do defensywy. I się wywala. Proszę, demo. Jest i demo. Dobra, mamy boosta, mamy piłkę. Zresp się po drugiej stronie. Tak jest, strzelam na 7-6 i wygrywamy to spotkanie.